Poleciłem administracji publicznej i zalecam administracji samorządowej jak najszybsze przejście w tryb zdalny, hybrydowy. Wczoraj wyłącznie zalecenia, a dziś kolejny dobowy rekord zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia rano poinformowało o ponad 40 tysiącach nowych przypadkach zachorowań. To ponad 4 tysiące więcej niż wczoraj. Minister Zdrowia podkreśla, że wariant Omikron jest wykrywany już w około 30% badanych próbek. Przyczyną tej eskalacji zakażeń jest Omikron. Widzimy wyraźnie, że praktycznie z dnia na dzień coraz bardziej w strukturze zauważalnie jest widoczny Omikron. Wraz ze zwiększeniem liczby nowych przypadków zachorowań wzrasta też liczba wykonanych testów. W ciągu ostatniej doby ponad 150 tysięcy osób zgłosiło się do punktu poboru próbek. Obecnie jest też rekordowa liczba osób na kwarantannie. To ponad 820 tysięcy ludzi. W ciągu ostatnich 24 godzin z powodu COVID-19 zmarły 193 osoby, z czego 15 pochodziło z Wielkopolski. Uruchamiamy powszechne testowanie w aptekach. Każdy, kto jest zainteresowany, wypełniając formularz bądź w domu, bądź na miejscu w aptece, będzie mógł poddać się testowi. Eksperci mówią jasno, liczba zakażeń z dnia na dzień będzie wzrastać. Taki stan może trwać około miesiąca. Ta fala będzie krótsza niż poprzednie, bo wirus jest właśnie bardziej zakaźny i szybciej wypełnia te nisze ludzi podatnych na zakażenie. Niemniej jednak może być to najtrudniejszy miesiąc od początku pandemii. Dlatego cały czas nie ustają apele o szczepienia. Ponad 21 milionów osób w Polsce jest w pełni zaszczepionych, ale to nadal niewystarczająca liczba. Naukowcy mówią, że szczepionki chronią 10-krotnie, co najmniej 10-krotnie zwiększają szanse na przeżycie w przypadku mutacji wirusa Omikron. Tylko ostatniej doby wykonano ponad 200 tysięcy szczepień przeciwko koronawirusowi. Lekarze czy specjaliści wiedzieli, że premier jest po prostu nieodpowiedzialny. Strategię walki z piątą falą, którą przedstawił rząd, krytykują politycy opozycji. Zarzucają rządzącym opieszałość w działaniach i nawołują do podjęcia konkretnych decyzji. Pandemia jest dla premiera Morawieckiego i dla PiS-u elementem takiej codziennej, bieżącej rozgrywki politycznej. Tylko dla tej bieżącej, codziennej rozgrywki politycznej ginie codziennie kilkaset osób. Lekarze biją na alarm i dają do zrozumienia, że na lockdown jest już za późno. To jest ten problem, że lockdown dzisiaj nie rozwiąże sytuacji, dlatego że wirus jest już rozsiany w całej Polsce. Coraz więcej firm na własną rękę decyduje się przejść na pracę zdalną lub hybrydową. Do nauki przed komputerami wracają także studenci niektórych poznańskich uczelni. Takie rozwiązania wprowadził m.in. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza czy Uniwersytet Ekonomiczny. Sandra Wawrzyniak, Puls Dnia.